Ten kanał jest po to, by pokazywać wam rzeczy, których niekoniecznie dostajemy od Lego, ale w alternatywach czy podróbkach jest ich pełno. No i aż dziw, że ten kanał ma prawie 3 lata, a jeszcze nie było tu Dragon Balla, ale dziś to nadrabiamy, więc zostańcie! Cześć! Witam was moje fany w kolejnej recenzji na moim kanale. Tak jest, w przeciwieństwie do mojego kanału bazowego, gdzie recenzje łup, out, albo do kanału gamingowego, gdzie łup, cały kanał gamingowy, out. Ten ma się również dobrze, znaczy nie to, że bazowy miał się źle, bo nie, ale no wiecie, tam już nie ma recenzji, ten ma się dobrze i tutaj jeszcze recenzje są. Jeżeli to was nie przekonuje, by zostawić tu subskrypcję, to ja już nie wiem, co was przekona. Może arcykapłan, bo nazywana ta figurka jest albo wielkim kapłanem, albo arcykapłanem. Jest on na pewno z rasy aniołów, jeżeli można tak powiedzieć. Ilość jego potomków, synów i córek jest taka, że z 500 plusu to on do końca życia może po roku życia tylko żyć, moi drodzy. Jeżeli chodzi o fabułę, to no właśnie, nie będę was tutaj, moi drodzy, kłamał. Tyle tylko o nim wiem i to też dlatego, że przeczytałem sobie to przed chwilą na Wikipedii, fandomie. Szczerze, możecie być w wielkim szoku i mnie to wcale nie dziwi. Jak to WTF-ie, klockozaurze, zwał jak zwał, Szymonie, ty się nie znasz na Dragon Ballu? Przecież to była jedna z głównych bajek lat 90. i przełomu, prawda, z 2000, tak jak Pokémony chociażby. No właśnie, przede wszystkim, moi drodzy, przełom tych lat to był też lata, kiedy ja już kończyłem oglądać jednak powoli kreskówki, ale nawet nie to było argumentem, bo Dragon Ball był też trochę wcześniej. Dla mnie głównym argumentem, czemu nie oglądałem tej bajki, bo nie, żeby nie było, ja ją zaczynałem oglądać, było to, że była zbyt długa. Ja ją oglądałem głównie z kuzynami, u kuzyna, jak jeździłem do niego na weekendy i potrafiło być tak, że wiecie, oni lecieli w górę, gdzieś tam się bijąc, ja w niedzielę wyjeżdżałem od kuzyna, oni byli u góry, na przykład ten walnął tego i ten zaczął lecieć. 2 weeks later. Przyjeżdżałem do kuzyna w następny piątek i on gdzieś był tu, dopiero jak leciał, nie? Po 5 odcinkach. Mogłem wyjechać i jeszcze za tydzień on dopiero lądował i wbijał się w tą ziemię. Serio, to mnie tak denerwowało w tej bajce, że tam walka potrafiła trwać kilka, jak nie kilkanaście odcinków, że po prostu podziękowałem. No, twierdziłem, że to jednak nie dla mnie. No wybaczcie, nie dałem rady. Jednakże tak jak mówię, bo wróćmy do głównego tematu, a nie przegadujmy go. Dragon Ball Lego nam nie daje. Chociaż się trochę dziwię, że nie wchodzi w tą licencję, chociaż może zbyt faktycznie niszowa. AliExpress nie ma z tym żadnych problemów. Może tutaj sam fakt pochodzenia, prawda, tego jest taki, że wiecie, no Chiny i tak dalej, więc może gdzieś im bliżej klimatycznie i też po prostu u nich to bardziej się lepiej sprzedaje. Najbardziej byłem ciekawy tego elementu, czyli tej aureoli, z czego ona jest i miałem lekką nadzieję, że będzie z jakiegoś przynajmniej plastiku. No niestety, to jest taki, ja bym powiedział, karton laminowany, coś z ten desem, przypuszczam, że nie ma problemu tego przetargać, albo minimalnie, lekki problem, miałbym to przetargać. Figurka w ogóle pochodzi od mojego fana i ja teraz bardzo przepraszam, bo ja ją dostałem z rok, 2 lata temu i dopiero ostatnio jak zacząłem odgrzebywać, czy się grzebać gdzieś tam, bo mam takie worki, wiecie, z różnymi elementami czy coś, znalazłem i w ogóle kilka innych rzeczy tam jeszcze znalazłem. Ja bardzo chciałbym fana przeprosić, bo w ogóle napisz mi, kim jesteś, od kogo to dostałem, bo ja po prostu naprawdę nie pamiętam. Chciałbym przeprosić, bo mówię, trochę takich jeszcze zestawików gdzieś tam się odkopało. Natomiast przypuszczam po opakowaniu, po wszystkim, że on pochodzi z AliExpress. I AliExpress ma do siebie jedną rzecz charakterystyczną. Mianowicie, wygląd jest super, znacznie gorzej jest często z funkcjonalnością. I tutaj jakby się to powtarza i nim nałożę resztę, to jeszcze obejrzyjmy. Moi drodzy, spójrzcie, nawet tył jak pięknie drukowany. Spójrzcie, na tyle pod samymi gaciami mamy nadruk, na wysokości majtów. Tu z tyłu, jakie zagięcia są pięknie odwzorowane. Z boku to samo. Jeżeli chodzi o detalowość, o szczegóły, to nawet Lego tak ładnie nie drukuje swoich figurek i jest tutaj AliExpress jakimś przykładem dla Lego właśnie, jak powinni tamci robić. Spójrzcie. No ale dobra, tu jeszcze Lego zaczyna, ale tak detalowego, no dobra, gdzieś tam były, ok, nie będę tutaj mówił, ale nóżki to prawdziwy majstersztyk. Kolor jakby zgadza się góry z dołem, to też jest super. Tu też te, spójrzcie, kolana, te zagięcia, buty, wszystko naprawdę prezentuje się ładnie i prezentuje się no w sposób, że jest zadbane, tak? Niestety troszkę gorzej jest, jeżeli chodzi o jego funkcjonalność, bo nóżki chodzą minimalnie, zbyt lekko, rączki chodzą ciężko. Ta jeszcze pal licho, ale ta chodzi naprawdę ciężko. Rączki pewnie, a rączki tak samo. No spójrzcie, widzicie, ja mam odgniecenia na palcu od obracania rączek. Wyobrażacie sobie taką sytuację w Lego? Bo ja nie. Widzicie, już mam odgniecenia w palcu. Kolejny raz jakby się więc potwierdza, że spoko na, wiecie, na bułkę, a trochę gorzej na zabawę. Spójrzcie, nawet tu jeszcze pod szyją mamy całkiem w porządku nadruk. I troszkę się bałem, natomiast tu się boję trochę mniej. Mamy takie dwa przeźroczyste tajliki, bo się bałem, że to po prostu będzie tu wszczepione w to i tyle. No to troszkę wygląda też dziwnie z tej perspektywy, no ale musimy się jakoś się z tym pogodzić. Spójrzcie tutaj, wyraz buzi, no też okej, tak jak było trochę w bajce. Mamy jeszcze do niego takie włoski, bardzo ciekawe. W Lego to jest w ogóle bardzo też drogi wzór takich włosków, w sensie chyba za 5 zł. Właśnie, kula jeszcze, dwie gwiazdki, wybaczcie mi, nie wiem co to oznacza i proszę mnie teraz nie zabijać, wystarczy subskrypcja, żeby mnie ukarać, zostawcie tu subskrypcję, to będzie najgorsza kara dla mnie! Jakiś bąbel, tam on nie lata, on jest stały, ten bąbel, no i dwie tutaj rzeczy. No i tak jak mówiłem, mamy ten element, który mówię, troszkę też mnie, łatwo się włamuje, troszkę też mnie boli, że on jest taki, no mówię, laminowano-kartonowy, ale wygląda w miarę spoko, no bo właśnie ta figurka, tak jak mówiłem, bardziej jest do wyglądania, no bo spójrzcie, z boku też to się rzuca w oko, ale już od frontu całkiem ok, przy czym przypuszczam, że trochę wygięć i ona już będzie zepsuta, ale zakładając, że chcecie sobie tą postać postawić na półce, to jak najbardziej warto, bo naprawdę prezentować się ona tam będzie, uważam, wyśmienicie. Jeżeli chcecie się bawić, tu będzie trochę gorzej, niemniej dalej polecenia jest godna. Najgorszym co tu jest, no to mówię, ta ruchliwość, do teraz mnie jeszcze boli paluch. Najgorzej, tak jak mówię, troszkę też boli ten tył, bo to jednak jest w jakiś sposób widoczne, ale ciężko mi sobie wyobrazić, że można by to rozwiązać było jakoś lepiej, no chyba, że odlew jeszcze na główce, ale wtedy mi się czepiał, to na włoskach jest odlew. Jedyne co, że to mógł być trochę grubsza, nowy plastik musiał być przystudowany. Dało się lepiej, po prostu się dało, wiecie. AliExpress jest na tak wysokim poziomie, że ja już mam do nich wymagania. To już nie są byle klocki, ja już mam do nich po prostu wymagania. I oni momentami te wymagania spełniają, bo jeżeli chodzi o wygląd, to jest czasem taki, że nawet Lego mogłoby się od nich spokojnie uczyć. Jakość klocka też ok, trochę gorzej z tą ruchliwością, z tą jednak ciężkością ruszania się elementów, czy pewnymi niedociągnięciami. Ale wiecie, w Lego ta figurka kosztowałaby 3 dychy jak nic. Tutaj pewnie za 5-6 ją kupimy. Więc to jest dobrze. Czy będzie więcej figurek? Z Dragon Balla. Będzie, bo ich trochę dostałem chociażby na ostatnie urodziny, także nie martwcie się, będą. Figurki cały czas, tak jak mówiłem, są świetne, chociaż mam tu też jeszcze z byłej recenzji Deadpoola, który również jest bardzo dobry. Kurde, trzeba zacząć kupować chyba więcej na tym Ali, bo naprawdę dobrą jakością stali na tym Ali. Dzięki, że byliście, mam nadzieję, że wkrótce widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia wkrótce, bye!